Witam Państwa serdecznie wszystkich. Otwieram 11. pierwszą uroczystą sesję 8. kadencji Rady Miasta Dęblin z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy. Sztandar miasta wprowadzić. Do hymnu. Proszę usiąść. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Gogacza. Witam wicestarostę powiatu ludzkiego, pana Dariusza Cękla. Witam burmistrz miasta Dęblin, panią Beatę Siedlecką. Radnych Rady Powiatu, radnych Rady Miasta, przewodniczących zarządów osiedlowych. Witam proboszczów i księży parafii miasta Dęblin. Witam przedstawicieli wojska i policji, prezesów stowarzyszeń i instytucji. Witam przedstawicieli zakładów pracy. Witam dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych. Witam przedstawicieli organizacji sportowych. Witam przedstawicieli prasy. Witam wszystkich obecnych na sesji. Zamykam punkt pierwszy. Otwieram punkt drugi. Wręczenie medalu honorowego obywatela miasta Dęblin dla podpułkownika pilota obserwatora Jana Hryniewicza. Poproszę wiceprezesa dęblińskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, pułkownika dyplomowanego pilota Zdzisława Mularskiego o odczytanie laudacji. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia Państwu sylwetki pułkownika pilota obserwatora Jana Hryniewicza, któremu na wniosek Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Rada Miasta Dęblin nadała tytuł honorowego obywatela miasta Dęblin. Wielu z nas tu obecnych zna dokonania pana pułkownika, ale pozwolę sobie w skrócie przypomnieć jego bogaty dorobek i zasługi dla polskiego lotnictwa. Pułkownik Jan Hryniewicz urodził się 22 stycznia 1922 roku w małej wiosce Limontowszczyzna koło Wilna. Swoją wojskową karierę rozpoczął 1 września 1924 roku w oficerskiej szkole piechoty, a następnie w oficerskiej szkole lotnictwa w Grudziądzu, która 14 kwietnia 1927 roku została przeniesiona do Dęblina, gdzie pułkownik, wówczas jeszcze podchorąży, Hryniewicz kontynuował dalsze kształcenie. Po ukończeniu oficerskiej szkoły lotnictwa jako obserwator został skierowany do 2 pułku lotniczego w Krakowie, ale wojna zastała go w Dęblinie na stanowisku dowódcy eskadry ćwiczebnej obserwatorów Szkoły Podchorążych Lotnictwa. 2 września po bombardowaniu lotniska samolotem przewiózł ciężko rannego podpułkownika Jerzego Bajana, komendanta Szkoły Podchorążych Lotnictwa, do Warszawy. Wymagało to wielkiej odwagi, gdyż nie mieli spadochronów ani żadnego uzbrojenia. A spotkanie z niemieckim samolotem
skończyłoby się tragicznie. W Dęblinie, żegnając się z matką, otrzymał od niej ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrogradzkiej z wygrawerowanym napisem: miłość żąda ofiary. To było ostatnie spotkanie z matką, ale motto miłość żąda ofiary towarzyszyło mu przez całe życie. Ewakuował się do Rumunii, a następnie do Francji. We Francji był pomysłodawcą sztandaru polskich sił powietrznych. Projekt sztandaru opracował wspólnie z dwoma podchorążymi Wojtą i Karaszewskim i przesłał do Wilna. Wykonany sztandar przez kobiety wileńskie ksiądz Kucharski poświęcił w kaplicy Ostrobramskiej zgodnie z życzeniem kapitana Chlejewicza. Sztandar dotarł do Anglii w marcu 1941 roku. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 16 lipca 1941 roku na stacji polskich dywizjonów bombowych 300 i 301 z Hindenburg koło Lincoln w obecności przedstawicieli władz państwowych i wojskowych Polski i Anglii. Jak ważne były doznania polskich pilotów podczas defilady po ceremonii wręczenia sztandaru, najlepiej świadczą słowa kapitana pilota obserwatoria Zachlewicza. Cytuję. Rozpoczęła się defilada. Przy dźwiękach marsza lotników szły kolejno polskie dywizjony. Otwierał defiladę 300. Dywizjon Bombowy ze sztandarem niesionym przez poczet sztandarowy. Podnosili się ranni lotnicy, by oddać cześć sztandarowi. O tej chwili już ich sztandarowi. Miałem łzy w oczach, kiedy dywizjony szły na angielskiej ziemi prawdziwie po polsku, a sztandar stał przed trybuną honorową i lekko pochylony powiewał, jak gdyby pozdrawiał przechodzące oddziały polskiego lotnictwa. Jak daleko sięga historia lotnictwa Sinderby, nigdy dotąd i nigdy później takiej defilady nie widziano. Po zakończonej wojnie sztandar został przekazany Instytutowi imieniem generała Władysława Sikorskiego w Londynie. W 1992 roku sztandar wrócił do Polski. Obecnie eksponowany jest w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Co w tym czasie działo się z pomysłodawcą sztandaru? W 1940 roku po kampanii francuskiej trafił do Wielkiej Brytanii. Na ziemi ostatniej nadziei spędził wiele miesięcy w służbie, między innymi w dywizjonie 309 od Ziemi Czerwieńskiej oraz w 304 dywizjonie bombowym Ziemi Śląskiej imieniem księcia Józefa Poniatowskiego. Swoją książkę lotów zamknął bilansem 1364 godzin wykonanych zarówno na lotniskach brytyjskich, francuskich, jak i w kampanii wrześniowej. 25 sierpnia 1944 roku zakończył swoją lotniczą przygodę. Major Jan Chryniewicz wrócił do Polski wcześniej od sztandaru, bo w 1959 roku. W 1979 roku komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, generał pilot doktor habilitowany Józef Kowalski, zaprosił majora Chryniewicza na dożywotnie zamieszkanie na terenie szkoły Orląt. Nie tracił energii, sił i wiary, że sztandar polskich sił powietrznych wróci do Polski. Nie dożył tego dnia. Podpułkownik pilot obserwator Jan Chryniewicz, nazwany przez babcię Katockiem, i cały czas przez znajomych zmarł w Dęblinie 26 lipca 1989 roku. Został pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym. Za zasługi wojenne został odznaczony orderem Virtuti Militari 5 klasy, krzyżem, Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, medalem brytyjskim Gwiazdom Atlantyku, medalem wojennym, medalem obronnym, krzyżem kombatackim za obronę Francji.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej. Służba wojskowa pułkownika Hryniewicza, udział w bitwach powietrznych, a później propagowanie wiedzy lotniczej, dzielenie się doświadczeniem i radą, przekazywanie następnym pokoleniom i umiłowania tradycji lotniczych stanowi cenny wkład w wychowanie młodego pokolenia. Jego działalność pomagała kształtować wzorowe postawy obywatelskie i patriotyczne wśród młodych adeptów sztuki latania. W pełni zasługuje na szacunek i pamięć, zwłaszcza w Dęblinie, w kolebce polskiego lotnictwa. O lotnikach polskich napisano: nie byli rycerzami, chociaż staczali zażarte pojedynki. Nie byli nad ludźmi, choć dokonywali rzeczy niezwykłych. Nie byli mordercami, choć walka była ich rzemiosłem. Nie chcieli niczego dla siebie, choć wielu uważało ich za herosów. Pozostała po nich legenda, legenda, którą my kultywujemy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Zapraszam panią burmistrz tutaj na środek. Proszę pana prezesa majora, nawigatora, magistra Mirosława Michaluka o odebranie medalu oraz aktu nadania honorowego obywatela miasta Dęblin dla podpułkownika pilota obserwatora Jana Hryniewicza. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu Dębińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, w imieniu wszystkich jego członków serdecznie podziękować za zaangażowanie, za ten akt końcowy nadania tytułu honorowego obywatela miasta pułkownikowi Janowi, pułkownikowi pilotowi Janowi Hryniewiczowi, człowiekowi, który całe młodzieńcze i dorosłe życie poświęcił polskiemu lotnictwu wojskowemu i który do końca swoich dni pielęgnował te szlachetne i najpiękniejsze tradycje rodzaju sił zbrojnych, jakim jest polskie lotnictwo wojskowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Wręczenie kombatanckiej gwiazdy pamięci Polska Niepodległa 1918 roku. Proszę wiceprezesa Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych Koła Miejskiego, starszego chorążego sztabowego w stanie spoczynku Mirosława Błażejczyka oraz panią burmistrz o wręczenie odznaczeń kombatanckiej gwiazdy pamięci Polska Niepodległa 1918 roku następującym osobom. Zapraszam pułkownika w stanie spoczynku Ryszarda Skalskiego, majora w stanie spoczynku Janusza Czernieńko, starszego chorążego sztabowego w stanie spoczynku Mariana Pieprzowskiego, starszego chorążego sztabowego w stanie spoczynku Ryszarda Mikulskiego, młodszego chorążego w stanie spoczynku Krzysztofa Kuźle. Zapraszam panów tutaj na środek.
zgoda? Proszę panią burmistrz o zabranie głosu. Zapraszam pana przewodniczącego i zapraszam serdecznie księdza proboszcza, księdza kanonika Zbigniewa Danieluka do nas. Szanowni państwo, uznaliśmy, że będzie to dobry moment, aby naszemu księdzu proboszczowi pogratulować nominacji, którą otrzymał kilka tygodni temu, kanonika kapituły w Garwolinie. Wszystkie zasługi, jakie ksiądz proboszcz poczynił tutaj na rzecz miasta, myślę, że zostały w tym tytule zwieńczone. Pamiętajmy, kochani, że zawsze serdecznie i gościnnie wita nas na wszystkich uroczystościach narodowych w kościele, którym się opiekuje pod wezwaniem Piusa V. Za tą serdeczność, za to, że gospodarz zawsze ma dla nas otwarte ramiona, że możemy tam przeżyć wspaniałe narodowe msze święte, że możemy przeżyć tam koncerty organowe. Pod opieką księdza proboszcza, obecnie kanonika, serdecznie dziękujemy. Gratulujemy zacnego tytułu, zasłużonego tytułu w imieniu naszych władz samorządowych, jak i też całych wszystkich mieszkańców miasta Dęblina. Gratulujemy serdecznie. Bardzo dziękuję, kochani. To nadanie godności Wielki Czwartek przez księdza biskupa zaskoczyło mnie, bo myślałem, że będę odchodził z tego świata po, daj Boże, długim życiu, ale spokojnie. Ale człowiek się uczy w różnych momentach pokory. Przyjąłem to z pokorą, to wyróżnienie, ale też przyjąłem to w świadomości, że to nie dla mnie się należy, tylko dla ludzi, z którymi razem pielgrzymuję, czyli dla was. I za to bardzo wam dziękuję. Z panem senatorem przed mszą świętą podziwialiśmy piękne witraże w naszym kościele świętych Polaków, którzy wznieśli się na szczyty. No i też zauważyliśmy, że jeszcze jest wiele okien bez witraży. Jeśli we współpracy z łaską Bożą na jednym z tych witraży będę kiedyś ja, to będzie też to znak, że życia nie zmarnowałem. Ale tam jest wiele okien, więc życzę też państwu, pani burmistrz, panu przewodniczącemu, żeby również postacie państwa jako już święty kiedyś się pojawiły. Bardzo dziękuję. Powierzam się modlitwie, kochani, bo nie wiem jeszcze, ile przed nami, przede mną drogi, razem z wami. U nas tak jak w służbach mundurowych. Raz się jest tutaj, a może za chwilę gdzie indziej. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar miasta wyprowadzi. Proszę usiąść. Zamykam punkt trzeci. Otwieram punkt czwarty. Program artystyczny. Proszę uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie o przedstawienie okazjonalnego montażu słowno-muzycznego z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Thank you.
Cóż to za święto takie radosne, że miasto całe wiwatuje. Czy wracającą lud wita wiosnę, czy na cześć wiosny tak pokrzykuje? O, coś większego dziś Polska święci. To konstytucja 3 maja. Akt ważny, wielki i godny pamięci, co naród cały jednością spaja. Zaczął się miesiąc maj i piękny jest nasz cały kraj. Już 1 maja święto pracy mamy. O wszystkich, którzy pracują, wtedy pamiętamy. 2 maja święto flagi obchodzimy i naszą biało-czerwoną radośnie uczcimy. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. Gdy dzień 3 maja kalendarz pokazuje, święto Konstytucji 3 maja następuje. Dlaczego to święto obchodzimy? Zaraz to wszystkim wyjaśnimy. Konstytucja to dokument, w szkole kodeksem zwany. W kodeksie ucznia prawa i obowiązki mamy. Każdy Polak w swej ojczyźnie dobrze się czuje, bo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej u nas obowiązuje. Jednak tak dobrze dawniej nie było i ludziom w Polsce źle się żyło. Kraj nasz był bardzo osłabiony i przez zaborców rozgrabiony. Ludzie nierówni sobie byli i często się kłócili. Wtedy król Poniatowski i patriotów grupa niemała pierwszą konstytucję dla Polaków przygotowała. Właśnie w dniu 3 maja 1791 roku dokonano w Polsce tego ważnego kroku. Uchwalono dokument konstytucją zwany. Pierwszy był w Europie na świecie podziwiany. Uchwalono, że w Polsce już nie będzie niedoli. Każde chłopskie cierpienie szlachty także zaboli. Wszyscy będą już równi, wszyscy będą już braćmi. Zgody, szczęścia w ojczyźnie, nic i nigdy nie zaćmi. Teraz już wszyscy zapamiętamy, że ważne święto dzisiaj mamy. Święto Konstytucji 3 maja. Jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak. Wiem, odpowiedział Jędrek Mały. To jest znak polski. Orzeł biały. Dzień dobry, biały ptaku. Twe skrzydła mocne są. Pod skrzydłami twymi żyzne pol. Jabłko na jaboni, chleb na stole i najbliższy sercu od pokoleń wspólny dom.
jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom gościnny i Wisła i Mazowsze. I jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli, w mazurku chopinowskim i czarnym węglu Śląska. I tu, gdzie serce mówi, że właśnie to jest Polska. Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty nad nią błękit. Piękna jest nasza mowa i pieśń i piosenki. Piękny jest las i łąka, gdy mgła się nad nią ściele. I drogie żyzne łany, ojczysta piękna zieleń. Piękna jest nasza Wisła, od gór dalekich do morza. Piękne są nasze dęby, topola, sosna i brzoza. Piękny jest biały orzeł, piękna jest biel i czerwień. Piękna nasza ojczyzno, kochać będziemy cię wiernie. Hen od morza Bałtyckiego aż po ostre szczyty Tatr. Leci obok samolotu nasz kolega polski wiatr. Razem z nami patrzy z góry na rozległy jasny kraj, który zawsze naszym sercom będzie bliski takim. Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna, cenniejsza niż złoto i najbardziej żyzna. Najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana, najsympatyczniejsza i zawsze kochana. Wisły wstęga ta niebieska w przywłoconych słońcem pól. Wiejskiej drogi żółta kreska, chatka mała niczym ul. Lasu brzuchy szmaragdowe i bukiety barwnych łąk. Miasta takie kolorowe, nigdy nie wyjadę stąd. Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna, cenniejsza niż złoto i najbardziej żyzna. Najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana, najsympatyczniejsza i zawsze kochana.
Dziękujemy bardzo za ten występ. Muszę Państwu powiedzieć, że przygotowaniem całego programu zajmowała się pani Barbara Kurek, także też po powstanie. Życie. Przypomnę, że wystąpili uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Dębinie z klasy 2A. Czwarty, otwieram punkt 5. Zamknięcie sesji. Jeszcze raz dziękuję wszystkim gościom za przybycie. Dziękujemy za program artystyczny. Zamykam 11. uroczystą sesję 8. kadencji Rady Miasta Dębin. Dziękuję wszystkim za przybycie.